O zegarkach Rolex słyszał chyba każdy. Najtańsze możemy dorwać już za jakieś kilkanaście tysięcy złotych, a najdroższe sięgają ceny rzędu kilku milionów. Michał, czy pamiętasz o moim największym marzeniu, o jakim ci mówiłem? Teraz spełnię jakieś takie samochody. Nie, inne marzenie. To nie samo. Wiesz, jakiś zegarek o tych Rolexach. No, zobacz co mam w ręku. Co ty wiesz? Rolexa mam, złotego. Nie. Daytona, tak jak ci mówiłem. Ale ty mi pokazałeś, ile jakieś kosztują, one nie ten... Ale dziwne jakieś takie. To jest jako ozdoba, nawet go nie ustawiałem. Ale też go nie ustawiałem dlatego, że w sumie tego się nie da ustawić, bo jest to po prostu podróbka, której nie da się ustawić. 22 zł mnie to kosztowało. No niestety, zegarek nie jest prawdziwy, to jest zwyczajna podróbka, chociaż uważam, że całkiem fajna. Od jakiegoś czasu ktoś zaczął nagrywać TikToki, w których czeka, aż się z nim spotkam. A z racji tego, że poczułem się mega, ale to mega doceniony, pomyślałem, że w sumie czemu nie, nie jest to jakoś daleko, więc... No, można pojechać. Dobra, tak naprawdę to sprawa jest, a przynajmniej powinna być w miarę prosta. Mam tutaj reklamówkę, bo szczerze mówiąc zrobiło mi się tak bardzo miło, że pomyślałem, że nie mogę do niego jechać tak po prostu z pustymi rękoma. Biorę na szybko jakąś myszkę dla niego, żeby się chłopak cieszył. O, Rival 5, myślę, że będzie spoko. Mam nadzieję, że się ucieszy. Napisał, że nie ma neta, ale jest na przystanku, już czeka. Ale tu właśnie minęliśmy drugi przystanek. Siemanko, my jesteśmy pod kościołem. Daleko masz do kościoła? W stawiskach i my jesteśmy w Zabielu, z tego co wiem. Pod kościołem w Zabielu? Nie ma kościoła w Zabielu. No jak nie ma? Czekaj, to gdzie my jesteśmy? Ja wiem. To są dwa Zabiela w takim razie. No? No. A ja jeszcze pisałam Mateo, że to nie... Napisałam mu takie coś, że to są dwa Zabiela. Jedno jest przy kolnie. Pakujemy się do samochodu. Pojechaliśmy nie do tej miejscowości, to trzeba, no. Trudno, dobra. O jest, stoją. Dobra. Weź mi już ten kamerę, trzymaj. Siemanko. Siemanko. Mateusz, jestem tutaj, mam dla ciebie prezent oczywiście, nie mogłem przyjechać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No. W ogóle powiedz, co cię skłoniło, żeby nagrywać celebrity TikToki? Dla mnie specjalnie. No, chciałam, żebyście przyjechali, no bo oglądam cię już od paru ładnych miesięcy, no i po prostu chciałam, żebyście przyjechali. Powiem ci tak szczerze, myślałam, że moja miejscowość to jest za dupie, ale jednak nie. Nie, tutaj to Boże, wiesz, tutaj nic nie ma, totalnie. My ogólnie lubimy słuchać muzyki, jak jeździmy samochodem i przez większość czasu, gdy ciebie jechaliśmy, to nie mogliśmy, bo nie było internetu. Jak zacząłeś nagrywać pierwszego TikToka, że pierwszy dzień, to miałeś w głowie coś takiego, że rzeczywiście jest szansa, żebym przyjechał, czy to było tak, bardziej... Myślałem, w sensie, dla mnie to było, że to jest nierealne, co nie? No bo kto normalny by przyjechał, co nie jeszcze w dodatku YouTuber, co nie? Okej. Okay. To było takie trochę dziwne dla mnie, ale jak ty do mnie napisałeś, to nogi zdygane, poszłam od razu do się zapytałem. Ale powiem ci, my tutaj przyjechaliśmy, to tak patrzę, kurde, w porządku, nawet się nie było widać, że się jakoś super stresowałeś czy coś. No nie. I dla mnie to też odpowiadało, że ty właśnie nie mieszkasz 100 km stąd, no. Tylko właśnie całkiem blisko. Też tak się śmialiśmy, że może jakaś ustawka będzie, że my przyjedziemy. Mili państwo, nastąpiła teleportacja, dzień dobry. Hejo, hejo. Ale, mamy do rozpakowania paczkę. A w paczce mamy... router, a dokładniej mesza. Dokładnie tak, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Asus. Być może niektórzy patrzą na mnie z lekkim zdziwieniem, no bo chyba router widział każdy. Powiedzcie mi, czy widzieliście mesza, czyli coś takiego i coś takiego. Tak, bo tu są tak jakby dwa produkty. Te dwa urządzenia od Asusa to jest tak zwany mesh, które w skrócie ze sobą po prostu kooperują. Łącznie tworzą oczywiście sieć Wi-Fi, która ma ogromny zasięg. Ogromny zasięg, a tak się składa, że ja mieszkam w domu, a nie w mieszkaniu. No i wiadomo, że domy są z reguły troszeczkę większe, w moim przypadku nawet nie troszeczkę. Więc jak patrzę na te dwa routery, no to widzę w tym duże zastosowanie u siebie w domu. A, no i najciekawsze, bo te dwa routery odbijają między sobą sygnał, przez co on jest właśnie spotęgowany i większy i ogólnie tworzą sieć Wi-Fi 6, co powoduje, że są kompatybilne z różnymi konsolami i telefonami, czyli w skrócie full wypas. Czy możemy do tego podłączyć aplikacje? Jak najbardziej. Czy możemy do tego podłączyć mnóstwo urządzeń i zasięg internetu i szybkość nie spadnie? Oczywiście, że tak. A co więcej, będziecie mieli tutaj najwyższej klasy internet, czyli jeśli teraz macie
stałą prędkość internetu, to jest bardzo duża szansa, że gdy podłączycie to, ta prędkość internetu wam zwyczajnie wzrośnie, mimo że pakiet internetu będziecie mieli o takiej samej prędkości. Ok, wyczytałem, że te dwa routery trzeba podłączyć w odległości maksymalnie 3 metrów i teraz taka ciekawostka, ale ja na przykład no codziennie sobie routerów w domu nie zmieniam, więc duży plus, który zauważyłem, jest taki, że tak naprawdę wszystko jest tutaj bardzo intuicyjne. Pokażę wam w ogóle pudełko, zobaczcie. Pudełko otwiera się tak i ma jeszcze drugą przegródkę, tutaj są wszystkie najpotrzebniejsze informacje i tak naprawdę to tyle. Osoba, która nigdy w życiu nie robiła w ogóle takich czynności związanych z routerami, myślę, że nie wiem, zajmie jej to 15 minut, żeby podłączyć to wszystko. No właśnie, zobaczmy, ile mi czasu to zajmie. Dobra, tak więc pierwszy router podłączę sobie za monitorami. Wieci się, to chyba dobrze. A drugi router podłączyłem akurat w sypialni. I ostatnim krokiem jest podłączenie po prostu zwykłego kabla do internetu. Teraz wystarczy już tylko podłączyć ten router po prostu po kablu do komputera. Okej, wiem, że trochę miga, ale właśnie połączyło mnie z siecią numer 2. Tak naprawdę komputer sam wszystko wykrył, od razu podłączył, nie musiałem nic klikać. No i dobra, jest internet? Jest. No to może czas na jakieś małe porównanie. Dobra, włączyłem właśnie laptopa i przełączyłem się jeszcze na stary router i stary internet i pomyślałem, że najbardziej rzetelnym testem będzie po prostu zmierzenie prędkości internetu. A więc zobaczymy, czy realnie naprawdę zmiana routera i postawienie tego całego mesha będzie miało realny wpływ na dosłownie prędkość internetu. Teraz jest właśnie stary router, stary Wi-Fi, który ma jeszcze taki szary kabelek i prędkość internetu na tym laptopie. To jest, mowa tutaj o pobieraniu, no około 40 megabitów z tego co widzę, 40. Okej, odpaliłem z powrotem te dwa routery, czyli ten tak zwany mesh i spotęgowany zasięg powinien zacząć działać i zobaczmy, czy to ma realny wpływ po prostu na prędkość internetu. Wcześniej było 40. No jeśli naprawdę będę miał dwa razy szybszy internet, to naprawdę bardzo się ucieszę. Nie sądziłem, że ten zasięg może być aż tak bardzo spotęgowany, nie? Także cóż, jeśli chcielibyście zainwestować troszeczkę w swój sprzęcik i wygodę, to pamiętajcie proszę właśnie o tych dwóch routerach. Tutaj macie ich dokładną nazwę, w opisie też będzie link. A być może jest jeszcze osoba, która nie kupiła albo nie ma pomysłu na prezent na święta. Myślę, że dla jakiejś osoby, która denerwuje się albo ma słabszy zasięg, taki właśnie mesh to będzie dobry pomysł, no bo tak naprawdę, no zwłaszcza, że w internecie teraz dosłownie można zrobić wszystko. Ja w internecie spędzam połowę swojego życia, więc warto postawić na szybszą prędkość internetu i przede wszystkim prędkość internetu, która nie spadnie, gdy wasze na przykład rodzeństwo postanowi sobie pooglądać jakieś filmiki na YouTubie. Także jak coś, śmiało sprawdzajcie link w opisie, a my przechodzimy do dalszej części filmu. Nie wiem, czy widzicie tą niebieską cyferkę tutaj, tak, minus 6. To oznacza, że tyle jest mrozu i z racji tego, że ja nie mam ani samochodu, ani chęci, to będę dzisiaj właśnie jechał rowerem do szkoły. Powiem wam, że jestem bardzo zawiedziony szkołą, nienawidzę szkoły i mam nadzieję, że teraz ogląda mnie, kurczę, dużo nauczycieli, bo jest taki moment, gdzie naprawdę wierzy się w większość rzeczy, które mówią rodzice, prawda? Na pewno wiele razy słyszeliście to powiedzenie, że dobra nauka to potem dobra praca i tak dalej, ale w dzisiejszych czasach można już łatwo zauważyć, że to po prostu nieprawda i ucząc się, siedząc przy książkach tyle czasu, dalej nie ma się gwarancji, że po prostu będzie w przyszłości lepiej dzięki temu. I to wszystko jest tak trochę nieprzewidywalne i z takimi dziurami, że naprawdę ja się dziwię, że muszę właśnie o 7:30 wstawać ze szkoły. Nienawidzę wstawać rano. Być może jak zobaczę ten filmik, jak będę go już montował jakoś wieczorem, gdy będę miał dobry humor, to sobie pomyślę, że w ogóle nie wiem, po co to nagrywałem, ale teraz widocznie muszę wylać tak swoje smutki i żal. Jakby nie mogli tych lekcji trochę później zrobić, tak? Teraz godzina 8, nie wiem, o której zaczynacie lekcję. I nauczyciele i uczniowie wszyscy jak zombie chodzą, każdy niewyspany. Ale nie, lekcja o 8. Szczerze, ja bym nawet mógł kończyć lekcję 2 godziny później kosztem tego, żeby po prostu później wstać. W ogóle są badania, znaczy są badania, które wszystkie obalają to, że nie powinno się tak wcześnie zaczynać lekcji. Są też badania pokazujące, że na przykład u młodzieży, czyli w szkole średniej, zegar biologiczny jest przesunięty, czyli chce się spać trochę później niż dla dorosłych, czyli na przykład koło północy, koło pierwszej. No teraz jak można wstać o 6 czy 7, jeśli chce się dopiero spać koło północy czy koło pierwszej? Dobra, idę na rower, zakładam kurtkę. Jak ja teraz rower jedną ręką wyciągnę? Zobaczcie, że są same problemy. Być może gdybym znał wzór skróconego mnożenia, jakoś potrafiłbym ten rower wyciągnąć jedną ręką. Ale no niestety.
No i moi drodzy, to by już było na tyle. Wiem, że ten filmik był bardzo krótki, ale chciałbym, żebyście dali mi znać, czy chcielibyście na przykład półgodzinne vlogi albo jeszcze dłuższe. Tak jak gdzie naprawdę mówię długo, mówię co mi leży na sercu i nie myślę o tym, aby było to fajnie zmontowane, aby była to dynamika. Być może dla was byłoby coś takiego fajniejszego, ale dajcie znać. Na dzisiaj to tyle, widzimy się już jutro, także możecie także subskrybować oraz dać łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Życzę wam wesołych świąt, tym razem Wielkanocy, do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa.